Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczenie pytań. Dziś gościem programu Bogdan Zdrojewski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie senatorze. Elekcie jeszcze. Elekcie. Wrze w Platformie, czy trochę się już uspokoiło po wyborach? Na zewnątrz się uspokoiło, natomiast gorące dyskusje trwają. Wczoraj mieliśmy długi zarząd krajowy. Tam wiele kwestii padło. Muszę powiedzieć, że dyskusja jest rzeczywiście dość intensywna. Obejmuje wiele, wiele składników Platformy Obywatelskiej, nie tylko tych struktur regionalnych. Co z tego wyniknie, będziemy wiedzieć troszeczkę później. Natomiast dobrze, że ta dyskusja trwa, krótko mówiąc. Jest Pan w grupie buntowników na pokładzie Platformy? Ja nigdy nie jestem buntownikiem, natomiast jestem bardzo często po prostu krytyczny wobec rozmaitych sytuacji, czyli jestem takim recenzentem. Stało się to w sposób naturalny kilka lat temu. Tą swoją misję w jakimś sensie kontynuuję. Mam nadzieję, że ten mój krytycyzm, który się pojawia, ma charakter taki konstruktywny, bo zawsze mówię nie tylko, co jest źle, ale co powinniśmy zmienić, co powinniśmy robić. Natomiast do buntu od czasu do czasu przystępuję tylko wówczas, kiedy nie widzę żadnych innych alternatywnych rozwiązań, albo wtedy, kiedy moje słowa, moje opinie, moje oceny potwierdzają się w rzeczywistości, a nic z tego nie wynika. Od poznania wyników wyborów stale powtarza Pan, że Grzegorz Schetyna powinien przemyśleć wyniki wyborów i podjąć właściwą decyzję, że on wie, jaką ma decyzję podjąć, to co powinien zrobić, jaka to ma być decyzja. Generalnie podkreślam takie dwa elementy. Ważne są decyzje, żeby one były podejmowane teraz i bez względu na to, czy to będzie decyzja kandyduje, bądź nie kandyduje, kontynuuje, bądź nie kontynuuje, to one są dla nas ważne, dlatego że w przypadku podjęcia określonej decyzji wiemy, na czym stoimy i wiemy także, czego oczekiwać. A czasu jest tak mało, więc ta presja na Grzegorza Schetynę według mojej oceny jest jak najbardziej właściwa. Druga rzecz kluczowa, nie należy sprowadzać wszystkich tych kwestii do spraw personalnych, bo to czynimy pewien błąd. Odpowiedzialnych za porażki wyborcze, te trzy ostatnie, jest więcej niż Grzegorz Schetyna. W związku z tym ta odpowiedzialność w części się rozkłada. Ale ja podkreślam, że potrzebne są zmiany programowe, zmiany w sposobie działania, odzyskiwanie wiarygodności, także poprawienie tej wewnętrznej aktywności w strukturach. Tego jest bardzo dużo i to się układa w pewną całość. Niestety tak jest, że te sprawy personalne koncentrują na sobie największą uwagę. Z tego też powodu ta opinia, która dotyczy Grzegorza Schetyny, jest tak chętnie podejmowana. Ja też przyznam, że w czasie kampanii wyborczej tej mojej, ale też innych kandydatów, wielokrotnie słyszeliśmy uwagi pod adresem i Platformy Grzegorza Schetyny. I muszę powiedzieć, że nie sądzę, żeby nie docierały do przewodniczącego określone oczekiwania. A ponieważ ja go szanuję i uważam, że należy doprowadzać do takiej sytuacji, że jeżeli mamy do czynienia z doświadczonym politykiem, politykiem, który wie, na czym polega też odpowiedzialność, nie należy mu sugerować, jaka to powinna być decyzja, on powinien wiedzieć sam. A Platforma, która w tych wyborach straciła chyba najwięcej ze wszystkich ugrupowań, które dostały się do Sejmu, do parlamentu, to jest jeszcze w stanie się podnieść ze Schetyną na czele? Platforma jest jedyną, która straciła. De facto. PiS lekko zyskał, SLD dużo zyskało, PSL zyskał, Konfederacja zyskała, tylko Platforma straciła. Można w jakimś sensie powiedzieć, że w tej części opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości tylko Platforma zawiodła. Ja wierzę w każdy scenariusz, nawet z Grzegorzem Schetyną, pod warunkiem, że analiza tego, co się stało w wyborach do Parlamentu Europejskiego, samorządowych, czy tych ostatnich, będzie prawdziwa, rzetelna i że będzie oznaczała poważną zmianę. Natomiast oczywiście jest bardzo trudno przekonać lidera do tego, żeby aż tak dużo zmienił, skoro on się do pewnych rzeczy po prostu przywiązał, do pewnych rzeczy, do pewnych osób, do pewnego stylu działania, do pewnej aktywności, do też takiego reaktywnego działania. Z tego też powodu ja mówię, że wiele wskazuje na to, że tu zmiana też jest potrzebna. Ale ja też nie chcę być takim recenzentem, który z dużej odległości, z jakiejś chmurki, sugeruje wszystkim po kolei, co mają robić. To byłoby też niewłaściwe. Wypowiadam swój pogląd, mam do tego poglądu prawo. Wydaje mi się, że moja wiedza jest dość kompletna, jeżeli chodzi o wady funkcjonowania Platformy Obywatelskiej. Wierzę, że ten projekt jest do uratowania. Bardzo mi zależy na tym, żeby go uratować. Natomiast jeszcze raz podkreślam, nie tylko chodzi o Grzegorza Schetynę. A w odrodzeniu Platformy ma pomóc poszerzenie elektoratu?
Ja uważam, że tak, ale trzeba to robić nie jednorazowo. To znaczy pozyskiwanie elektoratu tak od ściany do ściany albo od zadania do zadania jest w przypadku Platformy błędem. Czyli to ma być wpisane jakby w DNA już Platformy? Tak jest. My powinniśmy być przede wszystkim formacją centrową, formacją reprezentującą tą społeczność zdroworozsądkową, tą społeczność pracującą, tą społeczność, która dźwiga na sobie odpowiedzialność także za losy gospodarki, ale także swoje rodziny. I wydaje mi się, że powinniśmy dbać o to, żeby wśród tych ludzi była tolerancja na poglądy i lewicowe, i prawicowe, z wyjątkiem skrajności. Ja nie akceptuję skrajności, nie akceptuję neofaszystów, nie akceptuję komunistów, natomiast muszę powiedzieć, że najbliżej mi jest do tych wszystkich, którzy w poglądach politycznych są dość elastyczni, dość otwarci, dość tolerancyjni. I uważam, że na tą grupę powinniśmy postawić najbardziej i postarać się, aby zainteresowanie polityką było zadaniem drugorzędnym, a nie pierwszorzędnym. Niestety w dzisiejszych warunkach to jest cały czas temat numer jeden. Wybory w Platformie w lutym przyszłego roku. Pan wystartuje w tych to wyborach? Bardzo późny termin. Ja mówiłem, że ja jestem zainteresowany wykonywaniem zadań, nie każdych, ale licznych, pod jednym warunkiem, że widzę, że to, co będę robić, nie idzie na marne. Nie będzie skazany od razu na porażkę. Dlatego też tak mocno podkreślam, że brakuje nam czasu. W chwili obecnej te decyzje powinny być podejmowane bardzo szybko. Decyzje personalne powinny pokazywać nowe otwarcie, szanse na odzyskanie wiarygodności, docenienie tych, którzy popełnili najmniej błędów, ale też sporo się napracowali, żeby w Platformie doceniano rzetelność, punktualność, pewną dyscyplinę, także kompetencje merytoryczne, a nie wyłącznie lojalność wobec szefa. Okej, ale skoro mówimy już o Schetynie, że powinien podjąć decyzję tu i teraz, jaka by ona nie była, tak jest. To czy nie powinni wszyscy grać w otwarte karty w Platformie i każdy, kto chciałby wystartować w lutym, powinien już dzisiaj się zadeklarować? Czy będzie startował? Jeśli ma taką, tak. Oczywiście... Bardzo trudno podejmować decyzji, kiedy nie ma tej pierwszej wyjściowej. To znaczy są osoby, które są przywiązane do Grzegorza Schetyny, ja to rozumiem. W związku z tym one nie powiedzą, że będą kandydować, dopóki szef nie powie, przewodniczący nie powie, czy startuje, czy nie. Z drugiej strony mamy też sytuację z przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Wiele osób uważa, że jest dobrym kandydatem, zwłaszcza jeżeli chodzi o mobilizację własnego elektoratu. Niektórzy uważają... Ale jest dobrym kandydatem, żeby wrócić na za stery Platformy? Czy... I za stery Platformy także, choć w to wątpię. Natomiast na przykład, żeby kandydować na prezydenta. Jeżeli Małgorzata Kidawa-Błońska mówi dzisiaj, że w przypadku startu Grzegorza Schetyny na przewodniczącego i Donalda Tuska na prezydenta, to ona się cofnie, to ona się wycofuje, to znaczy oddaje pewne pierwszeństwo. Natomiast nie wyklucza ani pierwszego, ani drugiego w przypadku, gdyby tych postaci zabrakło. Więc bardzo wiele osób, krótko mówiąc, dokona pewnej oceny swoich szans, swoich możliwości, ale też chce zachować lojalność wobec określonej grupy, czekając na tą podstawową decyzję, czy Donald Tusk będzie startować na prezydenta, czy Grzegorz Schetyna będzie chciał kontynuować swoją misję w Platformie jako przewodniczący. A jak pan odbiera te takie nieśmiałe chyba zapowiedzi i Borysa Budki, i Anny Muchy, że być może oni wystarczą? Jeżeli chodzi o Borysa Budkę, on pojawił się przede wszystkim jako kandydat na szefa klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmie. I ja uważam, że to jest generalnie dobra kandydatura. To znaczy on już na tyle zdobył doświadczenia, na tyle był aktywny też i medialnie, i merytorycznie w Sejmie, że może dźwignąć tą funkcję. Natomiast to będzie dobre przetarcie do kolejnych, a jest na tyle młody, na tyle jeszcze dynamiczny, że ewentualnie z tą kolejną deklaracją mógłby poczekać. Uważam, że Małgorzata Kidawa-Błońska, jeżeli chodzi o funkcję prezydenta, ma bardzo wiele niezwykle trafnych kompetencji, własnych predyspozycji. Przede wszystkim jest taką osobą łączącą, poszerzającą elektorat. Natomiast ja sam nie byłem przekonany, czy w takich 100% ma te kompetencje zarządzania partią. Potrzebne są inne predyspozycje charakterologiczne, inne też doświadczenie, ale nie wykluczam, że może się w tej funkcji sprawdzić. Mogę czegoś po prostu nie dostrzegać. A Joanna Mucha?
Joanna Mucha wydaje mi się, że zgłasza aspiracje do większej aktywności własnej i to należy docenić. Natomiast nie sądzę, żeby chciała być dziś przewodniczącą partii. Mhm. Pan cały czas czeka na powrót Donalda Tuska do Polski, nie, na jego deklarację, którą ma ogłosić 2 grudnia. Ja generalnie nigdy na nic nie czekam, bo uważam, że czekanie czy takie chowanie się gdzieś jest nie fair wobec i sytuacji, i wobec innych. Natomiast rzeczywiście wypełniając swoją funkcję w 100%, ja od czasu do czasu zaniedbuję może inne elementy, ale to wynika z mojego charakteru. Po prostu pracą, którą dostaję, którą się zajmuję, która mi jest powierzona, wypełniam naprawdę w 100%. I wtedy, kiedy jestem ministrem kultury, jestem dość pasywnym członkiem partii. Jeżeli jestem w Brukseli, nie uczestniczę za bardzo w polityce krajowej. Natomiast teraz wracam do polityki krajowej i na pewno w niej będę aktywny. Mm-hmm. A ten wybór kandydata na prezydenta koalicji czy Platformy rozegra się właśnie między Tuskiem a Kidawą Błońską? Na dziś tak to wygląda, ale tak jak powiedziałem, jeżeli Donald Tusk zdecyduje się, żeby być kandydatem Platformy Obywatelskiej, nie tylko Platformy, pewnie będzie zabiegać o to, żeby być szerokiej opozycji, to według mojej oceny w samej Platformie nie będzie miał konkurencji. Mm-hmm. Czy w Senacie coś się zmieniło? Dalej jest przewaga opozycji? Nadal jest przewaga opozycji. Te próby, które były opisywane jako próby sondowania możliwości przejścia na inną stronę, były według mojej oceny nieprzekonywujące, ale też bardzo słabe. Nie obciążam tu PiS-u na tym etapie próbami korupcji politycznej. Mam nadzieję, że tak do tego 12 listopada dotrwamy. A pana zdaniem właśnie nikt się nie da przekonać, przeciągnąć na drugą stronę? Liczę, że ta przewaga 2 mandatów utrzyma się. Natomiast ja generalnie wierzę w ludzi, ale nie jest to taka wiara bez zastrzeżeń. Różne rzeczy widziałem i muszę powiedzieć, że bardzo bym się zdziwił, ale nie byłoby to totalne zaskoczenie. A jak pan traktuje te protesty składane z ciekawości, żeby ponownie przeliczyć głosy w niektórych okręgach? Protesty składane z ciekawości odrzucałbym i jako polityk, i jako wyborca. To nie fair. To nie fair wobec tych ludzi, którzy pracowali w komisji, to nie fair wobec Państwowej Komisji Wyborczej, to nie fair także wobec własnych obserwatorów, którzy w tych komisjach przecież reprezentowali czy PiS, czy inne partie. Natomiast oczywiście warto składać takie protesty, które poprawiają system wyborczy. Ja uważam, że jeżeli mamy wadę jakąś odkrytą przez grupę polityczną, niewłaściwego znakowania, na przykład kart koalicją czy inną partią, wykorzystania czy nadużywania w kampanii wyborczej podczas też głosowania możliwości popełniania błędów, to ja uważam, że warto zgłaszać Państwowej Komisji Wyborczej, bo ona to odnotuje w swojej działalności i zredukuje możliwość powtarzania się tego błędu. Natomiast uważam, że jest jeden niezwykle ciekawy protest, protest złożony w związku z bardzo późnym zarejestrowaniem następcę Kornela Morawieckiego, który zmarł 13 dni przed terminem wyboru. I według mojej oceny tu Sąd Najwyższy będzie miał poważną zagwozdkę. Państwowa Komisja Wyborcza zaopiniowała ten wniosek tak na 2 strony, że ma wątpliwość, jak te daty płyną, jak one powinny być traktowane, ale wyraźnie wskazał, że tu wątpliwość jest natury prawnej poważna. Mm-hmm. Przejdźmy do Wrocławia. Sąd kilka dni temu zdecydował, że Wrocław nie miał prawa rozwiązać ubiegłorocznego marszu z okazji 11 listopada, marszu narodowców, mimo że podczas manifestacji były rzucane butelki w ludzi, 3 osoby zostały ranne, były odpalane race, skandowane nienawistne hasła. Prezydent Wrocławia zapowiedział, że się odwołał już od tej decyzji, od tego orzeczenia. Pan po której stronie się opowiada? Nie znam uzasadnienia sądu. Być może ono ma charakter formalny. To znaczy, że miasto zareagowało zbyt późno na wydarzenia, które się rozgrywały. No, właśnie, bo o tym chciałem porozmawiać. Wydaje mi się, że od strony formalnej sąd może zwrócić uwagę na wady w postępowaniu miasta. Natomiast nie zarzucił władzom miasta braku merytorycznego uzasadnienia. Natomiast te wszystkie elementy, które się ułożyły na taki, a nie inny efekt, czyli orzeczenie sądu, daje wiele do myślenia. Po prostu w takich sytuacjach, gdzie pojawia się zagrożenie życia, zdrowia, także osób postronnych kompletnie, te reakcje muszą być adekwatne, bardzo szybkie,
przygotowane od strony formalno-prawnej i nie budzące wątpliwości. Mhm. To na koniec chciałbym bardzo jeszcze zapytać o pierwszy rok prezydenta Jacka Sutryka. Czy pana zdaniem już widać taki kierunek, jaki on nadał miastu? Nie, tego kierunku nie widać, z jednym wyjątkiem, ważnym wyjątkiem, takim wyjątkiem dobrym dla niego. To znaczy zdecydowanie poprawił komunikację z mieszkańcami. Pojawiła się taka... A wszyscy liczą na komunikację miejską, tutaj liczą właśnie, na poprawę. Oczekiwaną empatię, natomiast według mojej oceny ten rok można potraktować jako zdobywanie doświadczeń, układanie projektów i za moment zobaczymy, jak będzie wyglądać budżet, pierwszy budżet Jacka Sutryka przygotowany na 2020 rok. Ja uważam, że najważniejszą rzeczą, z którą musi się uporać, to komunikacja. To generalnie komunikacja, to są te konflikty pomiędzy użytkownikami dróg. Według mnie 10 lat, ostatnie 10 lat we Wrocławiu to ciąg pojedynczych katastrof składających się w finale na konfliktowanie użytkowników dróg, nierozwiązywanie tych podstawowych problemów i doprowadzenie do sytuacji takiej, że Wrocław z punktu widzenia komunikacyjnego jest absolutnie niewydolny. No, trzeba pamiętać, że to jest stare miasto, to jest miasto o określonej urbanistyce i dbanie o elastyczność tego układu komunikacyjnego, o jego najwyższą wydajność, efektywność jest zadaniem trudnym, ale wcale nie niemożliwym do zrealizowania. No i wszyscy czekamy oczywiście na Most Wschodni, wszyscy czekamy na kilka takich decyzji dotyczących urbanistyki, poważnego potraktowania planów urbanistycznych, aby te osiedla nie były tak zagęszczone i pozbawione obsługi komunikacyjnej. Wydaje mi się, że ten rok 2020 będzie najważniejszy w karierze Jacka Sutryka, bo oczekiwania są wobec niego duże, według mojej oceny uzasadnione, powinien dać radę. Tyle Bogdan Zdrojewski, senator elekt Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.